miejsce jest dziwne. Kiedy Doom nie może jeszcze osiągnąć prawdziwego ideału, tworzy iluzję ideału. Nie wiem, dlaczego wciąż spodziewam się, że skończysz zabiłą myśl czymś mniej zabiłym. To trochę twój problem. Większość ludzi łapie, co im zapodaje. Ale mogę wyjaśnić. To niepokojące odczucie to iluzje stworzone przez Mysterio. W takim razie chyba musimy te iluzje odiluzjować. Nie ma takiego słowa. Na pewno się przyjmie. Nie może być. Kto wie, jak długo ci niewinni ludzie musieli żyć w niewoli Mysterio. Ograbieni ze swych uczuć, wolnej woli, osobowości. Mysterio za to zapłaci. Ej, to jest to! To ten ogień! Czujesz, co teraz czujesz? Tę palącą potrzebę naprawienia niesprawiedliwości? To dlatego podążamy za tobą. To właśnie to pokona Dooma. Po prostu to wiem. Każdy, kto by to zobaczył, czułby to samo. Nie, mylisz się. Ten ogień wewnątrz ciebie jest wyjątkowy. Musisz tylko w to uwierzyć. Zdaje się, że to niewiele, Jones. Wierz mi, więcej nie trzeba.
jak przywdziewasz pelerynę bohater. Dobra, nie śmiej. Może teraz, gdy iluzja została już strzaskana, ujrzysz prawdę. O, tę prawdę, że mam już wszystko, czego trzeba do pokonania Duma? Zdaje mi się, że rozumiesz słowa, ale nie zamysł, jaki za nimi stoi. Mogłabyś po prostu zdradzić ten zamysł. W zasadzie chciałabym, żebyś po prostu zdradziła mi zamysł. Znasz powiedzenie, że możesz zaprowadzić Klombo do Klombo Jagód, ale nie zmusisz go do jedzenia? Ty jesteś Klombo. Profetyczne oświecenie to Klombo Jagody. A ja trzymam wielki świecący drogowskaz z napisem do Klombo Jagód tędy, w potocznym klombijskim. Klombo Jagody są wprost przed tobą, ale to ty musisz je zjeść. A co wydmucham z otworu głowy? Nie bądź obrzydliwa, nie przystoi bohaterce.